Siema, siema ludzie, z tej strony Promok z kanału Nie ma Lipy. Ja was witam w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2021 bądź Ski Jumping Challenge. Jak chcecie, tak nazywajcie tę gierkę, bo tak kiedyś się nazywała. No i co? Witam was w kolejnym odcinku, jak mówię. W tym odcinku przedstawię wam krótko zmiany po update'cie, bo jak nie wiecie, wyszedł przed chwilą update do tej gry, który dodał, jak widzicie, no sporo rzeczy. Między innymi znane skocznie, Estonię, Francję, duże skocznie, Rumunię, Chiny, Alpy, słynne skocznie i mamuty. Jestem bardzo ciekawy, co to będą za skocznie i tak dalej. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry i dalsze etapy, żebym pokazał na moim kanale, to zostawcie łapkę, suba, jakieś komentarze swoim zdaniem, będę wdzięczny i dziękuję. Wszystkie linki macie w opisie, jak mówię. No i dobra, no i zaczynam. Widzimy, że rekord należy do Manoika. Kto zna, to pewnie znacie gościa, taki youtuber, który zajmuje się nagrywaniem tej gry i nie tylko. Zobaczmy, ile tutaj będziemy mogli skoczyć. No niezły skok. Chociaż odbiłem się nie najlepiej, szczerze mówię. 107,5. Od razu przepraszam za mój komentarz, ale mam lekki katar dzisiaj i tak troszkę mogę gorzej brzmieć, że tak powiem. Ale myślę, że to wam nie będzie jakoś przeszkadzać za bardzo. Oj, za blisko skoczyłam chyba. W ogóle co to za prędkość na progu? 65 km na godzinę, what the fuck? Czy to jest w ogóle za mała prędkość jak na te skocznie? Dobra, trzeci po pierwszej serii jestem. Zobaczymy, czy awansujemy w tabeli po tym skoku. Odbiłem się chyba dobrze. No, na styk będzie. Tak, coś mi się wydaje. No, 111 metrów, metr bliżej, ale dwa równe skoki oddaliśmy. I trzecie miejsce zajęliśmy, proszę. Jest dobrze. Nie ma może ideału, ale skocznia jest odblokowana kolejna, to się liczy. Innsbrucka 120, rekord 150,5. Już ktoś ustanowił. Jać. No niesamowite. Szkoda tylko, że te skocznie nie są odwzorowane w jakikolwiek sposób. No, mogliby twórcy zrobić coś, żeby te obiekty były jakoś chociaż w 30% odwzorowane, no ale widocznie gra na takie możliwości, czy silnik gry na to nie pozwala, niestety. I zbytnio się nie dało tych skoczni jakoś odwzorować w ogóle, więc no trudno się mówi. Ale szkoda, bo jednak mogliby coś takiego dodać do gry, żeby troszkę odróżnić te skocznie od innych. No, mówi się trudno. Przeskakujemy skocznie, wygrywamy. Na razie jest dobrze. Zobaczmy, jak drugi skok wyjdzie. Od razu mówię, że jak wiecie, u mnie seria Skapointa. I seria Skapointa będzie bez mojego komentarza. Przynajmniej pozostałe dwa odcinki kolejne będą bez mojego komentarza. Ponieważ nagrywam to z laptopa, bo jak wiecie, mój komputer się lekko mówiąc popsuł. Więc te nowe odcinki z Capointa będą bez mojego komentarza, ale powinno się w miarę to oglądać, tak myślę. Dobra, szczyrk K95. Tak więc, jeżeli komputer się popsuł, to też od razu mówię, że seria z GTA 3 też jest zawieszona do momentu, kiedy mi się komputer po prostu nie ogarnę komputera, że tak powiem. A to trochę może potrwać, no bo są różne niestety u mnie w tym momencie, że tak powiem, z problemy, więc to szybko nie nastąpi. 112 metrów. Prowadziłem po pierwszej serii, fajnie. Prawie w ogóle chyba rekord stanowiłem. Globalny, nieźle. O, ale spóźniłem.
Nie wygramy tego chyba. Chyba nie wygramy. Tak mi się wydaje. No, trzecie miejsce. Nie ma tragedii, mogło być gorzej. Myślałem, że w ogóle nie będzie podium po tym konkursie. Willingenka 130. Zobaczmy, jak tutaj będzie się skakać. Oj, za wcześnie się wybiłem. Ale mi to pionu go postawiło. Ale to był słaby skok. Słaby. Bardzo. 102,5 metra. 102 metry. Jakby to brzmiał popularny mem. No dobra, no, to były tylko kwalifikacje na szczęście, więc w konkursie trzeba po prostu lepiej skoczyć, postarać się. No i to jest. To już był taki skok, że tak powiem. Dobre. Niewybitny, ale w miarę okej. W drugim skoku powinno być lepiej, już wam mówię. Przynajmniej się postaram. No, czy lepiej wyszło, to już wam daję do odpowiedzi, ale. Ale przynajmniej dwa równe skoki oddałem. No gorsze, no ale. Wygraliśmy z dużą przewagą, to jest najważniejsze. Pierwszy konkurs w tym odcinku w końcu wygraliśmy. Chyba pierwszy albo drugi. Drugi konkurs wygraliśmy w odcinku. Teraz idę Hammerka 123. Zobaczmy, jak tutaj się będzie skakać. No jak widzimy, no. Te skoczy zbytnio się niczym nie różnią od siebie, tak szczerze mówiąc. No ale tam. Ważne, że są nowe jakieś obiekty w tej grze i że coś nowego jest po prostu. Już nie będziemy narzekać cały czas na poziom odzorowania, którego nie ma, no ale. Jak mówię, ważne, że jest coś nowego, a nie czy jest odzorowane, czy nie. Ładnie, ładnie, chyba jeszcze dalej skoczyłem. Tak mi się wydaje. Tak jest, 150 metrów. Pewne prowadzenie. Czas na drugą próbę. Oj, chyba jeszcze dalej skoczyłem w ogóle, jak mi się coś wydaje. O metr albo o dwa. No, 2 metry dalej skoczyłem. Zobaczcie, 152 metry. Pewna wygrana. Ciekawe, ile mi zabrakło do rekordu skoczni. Chyba niewiele. Zobaczmy ile. 2 metry do Malajka mi zabrakło. Tragedii nie ma. Mogło być gorzej. Vikersund K200. Zobaczmy, czy chociaż profil tutaj odzerowali w tej grze, tej skoczni. Jak chociaż profil odzerowali, to już będzie fajnie. No, powiedzmy, że odzerowali, no. Powiedzmy. Nie powiedziałbym, że to jest profil w 100% taki jak w rzeczywistości, ale. Ale coś tam przypomina, że tak powiem. Oj, za nisko lecę, coś. Oj. Bo się chyba w ogóle za wcześnie wybiłem, takie mam wrażenie, ale. Ale chyba i tak będę prowadził. Tak jest. O 0,5. Teraz trzeba na pewno lepiej skoczyć, żeby to utrzymać. No, jest lepsze wybicie. Już wyżej lecę. A lądowanie nadal było. Niezbyt dobre, ale chociaż chyba się utrzymam na tym pierwszym miejscu, tak mi się wydaje, tak jest. Super. I mamy teraz Oslo. Prawie 160 metrów rekord, no nieźle. Ale wysoko się leci na tej
na tej skoczni. To też tak dziwnie, bo nagle lecisz wysoko, wysoko i nagle cię tak zatrzymuje na tej wysokości. To jest takie trochę dziwne, ale dosyć ciekawy profil skoczni, nie powiem. Dobra, dobrze się wybiliśmy. I skok bardzo dobry. Perfekcyjne lądowanie praktycznie. I pewne chyba prowadzenie będzie, tak jest. Czy my to wygramy? O to jest pytanie. Tak jest, pewna wygrana. Bez dwóch zdań, że tak powiem. 145 metrów. I git. O, K90 Park City. Tej skoczni to jeszcze bym się w ogóle nie spodziewał, że będzie w tej grze. No zobaczmy, jak tutaj się będzie skakać, jaki będzie profil tej skoczni. No i też bardzo wysoko się leci. Ale ten rekord jest dosyć bliski, że tak powiem. Osiągalny do pobicia. Przy dobrym wietrze i wybiciu. Sorry, trochę mi się odbiło. Dobra, idealne wybicie. No, lądowanie jak cię może, ale odległość była dobra. Tak, prowadzimy. Teraz tylko, żeby to utrzymać. I będzie świetnie. No i jest świetnie. O to chodziło. O to chłodziło, że tak powiem. 108 metrów. No. I ostatnia skocznia w tym odcinku, TT z Neustadtka, 125, rekord 155. Zobaczmy, czy chociaż odrobina się, od, chociaż, czy chociaż odrobina się do tego wyniku zbliżymy. No, wybiją się chyba za wcześnie, mam takie przynajmniej wrażenie. Oj, mnie przechyliło do tyłu. Ale kwali chyba nie wygramy, tak coś myślę. No nie, trzecie miejsce zajęliśmy. Teraz musimy skoczyć lepiej, bo może być ciężko z wygraniem. No. O! To było w okolicach rekordu. To było w okolicach rekordu skoczni. No niewiele zabrakło. Raczej to będzie pewna wygrana. Zobaczmy, ile skoczymy. No, rekordu nie będzie, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. 152,5. Tak jest, pewna wygrana. No dobra, udało nam się przejść pierwszy epizod w grze. Później zostaje nam Estonia. Jeżeli będziecie chcieli następny odcinek, oczywiście, to będziemy przechodzić sobie Estonię w następnym. Już są rekordy, są rekordy. Czyli ten update był już wcześniej, chyba musiał wyjść dzisiaj, a nie przed chwilą, jak mówiłem. No ale mamy. Jeszcze sporo skoczni do przejścia, jakbyście chcieli, to będzie przechodzone, więc zostawcie łapkę, jeżeli chcecie dalej, bądź spodobał wam się odcinek. Subika też możecie zostawić, nie będziecie, jak myślę, żałować tego. Zapraszam do linku w opisie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Elu!